Victor Hugo. Przyszłość ma wiele nazw. Dla słabych oznacza nieuchronność, dla bojaźliwych nieznane, zaś dla odważnych oznacza szansę. Żołnierze rosyjscy, niech Polacy staną się waszym natchnieniem, nie walczcie z nimi. W Polsce macie przed sobą nie wroga, ale wzór do naśladowania. Bo choćby człowiek w nic nie wierzył, zdarzają się w życiu chwile, kiedy wyznaje się tę wiarę, której świątynia stoi najbliżej. Człowiek potrzebuje uczucia. Życie bez tkliwości i bez miłości jest tylko bezdusznym, skrzypiącym i smutnym mechanizmem. Nadmierny ból, jak i nadmierna radość, jest rzeczą gwałtowną i trwa krótko. Serce człowieka nie wytrzymuje zbyt długo żadnej krańcowości. Nikt nie śledzi tak bacznie postępowania innych ludzi jak ten, komu nic do tego. Najbardziej obciążają człowieka książki, których nie czyta. 29 listopada 1830 roku Polska poczuła, że przyszedł moment, aby nie dopuścić do przedawnienia narodowości i w owym dniu zadała ten potężny cios szablą. Ta szabla została później złamana. Porządek, wypowiedziano to plugawe słowo, porządek zapanował w Warszawie. Ten lud, który był bohaterem, stał się znów niewolnikiem i znów przywdział zgrzebny strój galernika. Władcy godni katorgi znowu przykuli do łańcucha tego katorżnika godnego aureoli. Bądź jak ptak, który spocząwszy w locie swym na gałązce, chociaż ona ugina się pod jego ciężarem, nie przestaje śpiewać, bo wie, że ma skrzydła, które go ustrzegą od zagłady. Bądź takim, abyś nie musiał czerwienić się przed samym sobą. Czym jest historia? Echem przeszłości odbitym przez przyszłość, odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość. Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki. Dobra kobieta inspiruje mężczyznę. Dowcipna go interesuje, piękna oczarowuje, lecz współczująca go dostanie. Gdy miłość stopiła i zmieszała dwie istoty w jedność anielską i świętą, oboje znaleźli tajemnicę życia i są już tylko dwoma kształtami jednego losu i są już tylko dwoma skrzydłami jednego ducha. Gdyby ani jeden człowiek na świecie nie kochał, słońce by zgasło. Jestem bardzo Polakiem, ponieważ jestem bardzo Francuzem. Marzenia wielkich ludzi są nabrzmiałe przyszłością. Myśliciele śnią w zgodzie z tym, co ma być.
Mężczyźni polują, kobiety łowią. Miłość jest gorącym zapomnieniem o wszystkim. Na pewnym stopniu urody ciało ma nieomal prawo do nagości, spowija je bowiem zasłona z blasku. Największe szczęście to pewność, że jesteśmy kochani ze względu na nas samych, albo raczej pomimo nas samych. Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia. Nie ma ważniejszego zadania jak być miłym i pełnym uroku. Krzewić radość, promieniować szczęściem, rozlewać jasność na ciemnych drogach życia. Czyż nie jest to największa przysługa dla innych? Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł. Nienawidzę kościoła, kocham ludzi, wierzę w Boga. Pewnego pięknego dnia Europa, którą Polska ocaliła przed Turcją, wydała Polskę Rosji. Polska stała na warcie. Europa ją wydała. Komu? Wrogowi. A kto dokonał tej rzeczy, dla której nie ma nazwy? Dyplomaci, ówczesne mózgi polityczne, zawodowi mężowie stanu. Otóż jest to nie tylko niewdzięczność, jest to niedorzeczność. Jest to nie tylko podłość, jest to głupota. Polacy, mówię to wam z głębi duszy. Ja was podziwiam. Jesteście weteranami prześladowania. Na tym kielichu goryczy, z którego dziś pijemy, znajdujemy ślad waszych ust. Wy nosicie szlify wygnańcze. Wasi bracia są na Syberii, jak nasi są w Afryce. Wygnańcy z Polski, proskrybowani z Francji, kłaniają się wam. Pogarda to policzek wymierzony na odległość. Przez życie, jak przez błoto, idzie się z trudem. Bóg objawia się nam w pierwszym stopniu przez życie wszechświata, a w drugim przez myśl człowieka. Druga manifestacja jest nie mniej święta niż pierwsza. Pierwsza nazywa się natura, druga to sztuka. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Wybór należy do ciebie. Kogo wybierzesz teraz? Julian Tuwim. 3. George Bernard Shaw.